to lecimy. To jest tak jakby drugi raz próbuję poklikać. O, na Engrę go trafiłem, a ktoś pisał, żebym pograł z Engrym. No i gram z Engrym, proszę bardzo. A, miałem dzisiaj tymi kwiatkami pograć dla odmiany, więc tak. Kwiatkami, czyli taka inna frakcja, powiedzmy. Zaraz będzie chyba można to zmienić, tak mi się zdaje. O, właśnie. I mam tymi zagrać, tak? To są chyba te kwiatki tak zwane. No dobra, można startować, można zaczynać. To żadnej muzyki w menu nie ma, ciekawe. Ale jeszcze może tego nie zrobili. Dobra, no to zobaczmy, co się dzieje. To jest nasz konstruktor, tak? On coś może zrobić, to wiadomo. Okej. Okay. A co to było to trzecie? Ej, ja ich mam tutaj taką. Mamy robotników kilku, dobra. To robi trawę. Kultywator. Aha, czyli to stawiam, żeby... Czy ja wiem, czy to Protoss Karasa, to co to z czym gram? Inkubator, dobra, robimy inkubator. Co to może zrobić? Generalnie jest grass, attack, enemies. Aha, to można tureta zrobić w zasadzie chyba z tego. Ale tutaj wybieramy Herosa, ten był ciekawy. On ma takiego... Slowa, no, to jest niezłe. Pamiętam chyba, co to jest. Ej, mi się po prostu robotnicy kolejni pojawiają, taką. Tym dużo ich się pojawia. Dobra, robimy sobie raksy, bo zazwyczaj to się sprowadza do spamowania koszarów. Mamy jeszcze jakieś teleportacje. Aha, ale na biomasę mogę się przeteleportować, tak? Czyli tutaj? Teoretycznie? Tak. No, przeteleportowałem się do bazy. Znaczy, to był głupi ruch akurat, ale... Dobrze wiedzieć, że takie coś jest możliwe. A, to możemy zjeść sojuszniczą jednostkę, żeby nasz Heros się uleczył. I dostaje movement speed na 10 sekund. Okej. Okay. To jest mega slow, nie? To jest naprawdę niezłe. Dobra, co oni tam robili zazwyczaj? A, nie mam tego. Muszę zrobić harvestera, zakolekowałem go właśnie. Żeby mi zbierał ten flux tak zwany, ten surowiec inny. Czy mamy darmową hydrę na początku gry? To chyba nie da się przegrać. A, to jest to podobne jak w tej frakcji ludzi, powiedzmy. O, a tutaj można powzmocnić naszą jednostkę wybraną. Aha, i nie można wybrać Herosa, to klasycznie. Za duża imba by była. Dobra, przejmujemy towera. Widzę, że Engry też sobie przejął. Aha, nie ma historii tego, co pisał, bo nie wiem, czy wszystko przeczytałem dokładnie, bo byłem skupiony na czytaniu też. Ale jakoś tak mam wrażenie, jakbym miał dużo surowców. Który jest ten mocniejszy jakiś? Nie, w sumie to nawet go nie mogę, o teraz będę mógł jednego zrobić. Bo nie miałem fluxa. Aha, czyli on ma tylko tego stała, tak na dobrą sprawę. To jest supply depot, tak? Ta dobra. No i spoko. Oho, co te silniejsze, te inne takie. A ten co potrafi? O, wow. Ale to jest potężne. Dobra, to jest E, tak? Dobra, to będzie E. I właśnie mnie coś olśniło, ale dobra. To nieważne. To jeszcze zobaczymy, czy to jest prawda w ogóle. Jak tu ładnie te bastiony co on robi za jednostki? Halo, nie znam tych. Jakieś houndy. Oho, chyba przegrywam. Nawet nie, chyba tylko na pewno, panie inżynierze. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Unit production complete. Production is now idle.
No dobra, on ma dwa towery, to chyba źle, nie? Dobra, moment speeda możemy sobie wziąć, rozumiem. Ej, a co jakbym wziął tak, nie wiem, coś takiego, a nie, to te małe, te dziadostwa weźmy. Dobrze. Boże, jak mi to szybko rozwali. Na razie robimy same takie nie za potężne jednostki. Chyba trzeba jednak zrobić te odpowiednie fabryki. Medium inkubator. Same inkubatory. Oho. Może coś mnie naparza z dystansu, nawet nie wiem co. Unit production complete. Unit production is now idle. Production może jakieś strikery? Nie wiem, co się dzieje. Aha, bo ja mogę zrobić jeszcze ten. I on robi jakieś rzeczy, weavery. To są chyba te, tak? Dobra. Range subcaster with ensnare and heal abilities. A, to chyba nie chcę tego. O, może anulować, tak? Light Skirmish Flyer, czyli to coś latającego. No, na razie mi się nie podoba wszystko, co mogę zbudować. Więc chyba po prostu trzeba jakąś masę robić. Ale dobra, zróbmy ich. To są supply depoty. Na razie ta moja kompozycja taka średnia, bym powiedział. Improved Fusion Range, Infused Skills Gain, Attack Range. Nie wiem, co znaczy jeszcze Infused. A to jest jakiś latający, tak? Unit production complete. Taki odpowiedni mutalisko. A szybko się to robi, no nie za szybko. Commander, we have detected unit production complete. Production is now under. Send a scarf to collect it. Okay. Jak jestem na tej tutaj trawie, to się regeneruje, to. Ja mogę zrobić coś lepszego. Moment, medium, large incubator. O, to to wygląda. A jest to drzewko, no dosłownie drzewko, nie? No dostęp hotkeyów jest piękny, powiem wam. Do rzeczy. Ja czwarta gra w tę grę, więc jest tak na razie, no, jak jest. Na razie patrzę, jakie są jednostki. Ja nie mam pojęcia, co jest dobre na co, nie? Zielonego. Które mają atak range'a? Co to jest za ikonka? Jakieś oko? Cokolwiek ma te oko? Nie. Dobra, dawaj. Robimy tutaj coś, jakiś harasik taki na plecy. Z aż dwóch prawie mutalisków. Unit production complete. Production is now under. Kolejnych baz nie robię, to też zapewne błąd jest. O! Czy ile kosztują tego fluxa? Tanki mili unit with charge. Attacks grant units. Rivery. Ale to ja zrobiłem dopiero jak. A, z medium czy z large? Ej, chwila. Nie, z large. Aha, large incubator. Czyli to jest budynek. Okej, okay, czyli trzeba zrobić coś lepszego niż fabryka. To jest ta lepsza fabryka, powiedzmy. Bo mam. Takie coś. Long range siege unit with splash damage.
Dobra, no my tutaj z buta wjeżdżam, tak, że to bierzemy. Heavy Flyer with area damage over time ability. Niektóre brzmią super. O ty, lifesteal. Ale które to są te infused? To nie wiem. O, to zdobywa się surowce z ubitych przeciwników. Dobra, weźmy to. Które to są te infused? Czy to jest jakaś umiejętność? Czy ja nie wiem, zupełnie się nie orientuję jeszcze. Moment. Siema, siema, Marcin 7. Infuse to znaczy natchnąć, tchnąć, zaparzyć, zaparzać, naciągnąć, naciągać. Ciężko powiedzieć, co to znaczy tutaj. O, wow, główna baza ma jakiegoś tureta. Ale skandal. Dobra, dawaj tę ekspansję. Jak się bawimy w symulator rozbudowy, to zróbmy to. Spamowanko wysokich lotów tutaj robimy. Dobra, może trochę mnie poniosło. Że aż tyle ich tutaj nastawiałem. A, mogę kliknąć na to i z tego się chyba szybciej zbiera, nie? Jakimś tym zbieraczem, o tym takim spiderem. Dawaj, zobaczymy, co się stanie. 3, a ten zbiera 1,5. Ej, to się opłaca do takich tych złóż leżących wysłać. No, 2 razy szybciej, panie. Tu jest riverek? Łożesz ty i ma szarże. Dawaj, poka mnie te szarże. Jezu, ile to trwa. Jakie szarże śmieszne. Więcej. Dobra, to nie wiem jeszcze jak działa, no sobie zobaczymy. Ha, tylko że ja pewnie mam jeszcze nieukończone te kolejne... A nie, dobra, już mamy. No to próbujmy. Czemu? Ha, bo nie mam tego podstawowego surowca, okej. Mam tylko 2 bazy, więc zagrałem tutaj, no tak, tak średnio bym powiedział. Ej, no to dawaj wszystkich tych. A mogę z kontrolem F4 wcisnąć? O, no i zaznaczyły się wszystkie spidery na mapie. Jak się kliknie z kontrolem. Tak samo jak w StarCraftie z kontrolem klikniecie ten guzik od nieaktywnego robotnika, to się wszyscy na mapie zaznaczą i wszyscy tutaj idą. A to może być nawet jakiś place, nie? Momentami, że jak gdzieś to spadnie niedaleko nas, to się rzucasz na to dosłownie, jak na padlinę. Spoko. Ale zasysają to. Dobra, co my tu robimy? Zgarnij top bar power from pokonanych przeciwników. No, wow, dobra, to wyskakuje nam dodatkowe jednostki, jak coś się stanie, jak padną nasze. Więcej. Dobra, mamy tego? Co go chciałem? Nie, nie mamy. Unit production complete. Production is now idle. Pełny limit robimy, synu. 200 na 200 to będzie zaraz. Wydaje mi się, że za silne to nie będzie, ale dobra, zróbmy tego jakiegoś spellcastera, bo to był podobno jakiś, który to był. Ej? Chwila, bo się przestałem... A, to było to. Augmenty... No dobra, to musimy to zrobić, bo to jest technologiczne. Do koszarów podstawowych, F1Z tak zwane. Spoko. A mam tego fluxa. Ej, a co jak jest pełne to, co się dzieje? To już nie zbieram? Czy im się to jakoś bankuje, czy... A? Nie. Aha, nie, to po prostu rośnie, tak? Po prostu jest tak jakby wyraźne... Aha, to po prostu... No okej, dobra, czyli nie ma limitu, ile mogę mieć surowców. Ten pasek to pizza na wodę fotomontaż. Rozumiem. Ej, czemu bot napisał, że jest live? Co jest? W sensie teraz. Control W... O, tu infusion właśnie, faktycznie. Make unit stronger. Aha, no ale to nie jest za duże. To jest ta jedna jednostka chyba tylko.
Ja, na dole jakiś power się pojawia. 31 na 73. To jest jakaś power jednostki, w sensie siła jednostki jakby? Interesujące. Dobra, czego jeszcze nie zrobiłem? Tego i tego. Budynki do jakichś ulepszeń chyba to były. Żeby sobie wszystko jeszcze wzmocnić. Same te rivery chyba zrobię. Tak mi się podobają, powiem wam. Więcej riverków. 8 supply one kosztują. Ten też 8. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tych może. A i możemy już ulepszyć. Dobra, coś możemy ulepszyć. To na pewno... Na pewno tych Harbingerów, bo ich mam. Damage mitigation, affected units take 20%. Aha, że jak ich trafię tym ich umiejętnością, to jeszcze więcej obrywają. Dobra, to może jednak to. Tu nie trzeba myśleć. Dobra, dawaj, riverki ulepszamy. A. Zdrowia więcej. Chociaż to też jest mega. W sumie to dawaj to. Że będą się spawnować kolejni. Więcej. A to mogę? Nie, to już nie mogę. Dobra, będę mieć tego zasięgowo walczącego Threshera, więc teraz zawsze mogę mu coś dać. Szybsze siege'owanie i odsiege'owanie. Projectile create burning effect. No to fajne. Oj! A nie, dobra, spokojnie. Unit production complete. Production is now idle. Eungre mnie atakuje. Unit production complete. Production is now idle. Dobra, ja będę mieć taką czystą kompozycję, wiecie, do wbity. I albo się uda, albo się nie uda. Co powinienem robić w trakcie walki, panie inżynierze, jeszcze może ustalmy. E i R spamować, dobra. Przede wszystkim E. Jezus Maria. Nie wiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Ej, mam masę! Siła, masa, moc, kiełbasa, dobrze! Ej, on tego golema jeszcze przyzwał, pamiętam to dziadostwo, no. To jest taki gigaczat, co ma 3600 życia, miał więcej kiedyś chyba jak grałem. Ale riverki też są, kozak. No, zargowie imba, panie, no to w ogóle... Nie dało się nic zrobić. Ej, ja mogę kolejne ulepszenia robić? Nie, nie mogę. A to czemu się dalej do zaznaczyć, skoro nie mogę tego zmienić? Upgrade complete. Ale śmieszne. Nie wiedziałem, że wygram. Nie miałem pojęcia, że szanse są. Jaki on tu, w ogóle, jaki on tu ewolucji, jakie to ma jednostki, no. A co to jest? Jakieś turety nawalił? Dobra, żartowałem, bo nie wszystkim poszedłem. Widzę, że jestem rozwalony na mapie jak Rosja. Jest, dzwonią. W ogóle da się uleczyć? Na tej trawie chyba się dało. Ja, zrobimy sobie więcej tego może tutaj. Mój heros też padł? Być może. Nie zauważyłem. Dobra, ulepszenia syno. Flowers deal damage to enemies, spawn hallucination of friendly units. Nie mam pojęcia, jak to działa. Tree of life, heals... O, friendly... Jak mam użyć? Ctrl R i se to zrzucam sobie, gdzie chcę leczenie. Jaka imba, synu. Nie mam żadnego pojęcia. No, moja pierwsza gra tą frakcją Angry, nie mam pojęcia przecież co się dzieje, no skąd mam wiedzieć? No ja cię ciebie, Jonu. Jest ciekawie. Dobra, na razie używam trzech jednostek, nie? Także tak. O, dobra. Nie wiem czego użyć, weźmiemy to może sobie. Może jak on kampę tam robi. To co te rivery? Tutaj. Dobra, szarżować mnie tam. I drzewo życia. Wszyscy szarżować. Wszyscy atakować. Ej, to on mi to drzewo chyba zniszczył, nie? Nie wiem nawet. Wydaje mi się, że tak. Wygrywam? Ej, w ogóle te moje, te Harbingery, te, to one w ogóle atak zasięgowy mają, nie wiedziałem. Ej, ja nie mam tych Harvest... A nie, mam ich, 6 nawet. Chodzą i se zbierają. Oni zbierają? A, zbierają, dobra. Doskonale.
Jezus Maria, co tu się dzieje? Spamuję tą umiejętnością tymi. Może on ma turetów, ty? Engry, jaki turetmeister? Ej, nie wiem, to co ja rzucam teraz, to zadaje obrażenia też turetu? Możliwe. To co? Nie no, units to chyba, units. Ej, ja zapomniałem w ogóle Karosa używać, nie? jest pięknie. Jakieś tanki, nie tanki, o ten giga. Golem. Ej, co mogę w ogóle jeszcze zrobić w tej grze? Fairy Fire Duration. O, właśnie, bo ja nie zrobiłem tego oblężenia. Tego, co atakuje na dystans. Jakiś heavy, jakiegoś liberatora w sumie. Ej, bo jest i ten, co oni robią? O Boże, mi nuka tutaj chyba przywalił. Co się dzieje? Angry, why so angry? Ej, limit mi spada. Dobra, może cool. Dobrze robię? Da, tak. Się tu śmiesznie dodaje produkcję. Ej, chwila, bo on mi to zjada. Powinienem ekspansję mu jednak rozwalać. To było genialne, żeby dodać, żeby się pojawiało więcej tych dziadostw. Ej, czemu mi nie rośnie tutaj coś? Coś się nie dzieje? Chyba, że już mam maksymalnie. Ej, co ja mu mogę rozwalić? Nie, dobra, coś innego rozwaliłem. Ej, ale też długo wytrwał, nie? Jakby... Myślisz, że wygrałeś, ale nie, a trzeba by na pewno. Jeden na ultraliski i łatwiutko. Siema Boko. I tam mocno. Control W na Unity to jest OP. A, żeby je wyle... A, tak! Zapomniałem zupełnie. Co? On się morfuje? Ej, ale to jest... A nie. Nie, co? Ej, co? A to jest permanentne? Jakie bydle! Jakie bydle, panie. Ile on ma teraz? I 2700, ty! Control W, Control W. Z każdym to mogę zrobić? Jakie są... A nie, bo mi zeszła jakaś energia chyba, tak? Miałem 200. Aha, dobra, bo to kosztuje jakąś energię. Co tu się wydarzyło teraz? Chodź tu, Angry. I myk, szarża z 1,5-sekundowym delayem. Dobra, ja go tutaj złapię. Oho, o nie, powietrzne zrobił. Sprytne to, a Rivery chyba nie mogą. O nie, nie mogą chyba powietrznych atakować. Kto może atakować powietrzne? Te, Harbingery, o, to nawet nie wiedziałem, że robię dobrą rzecz miarem. Dobra, to anulujemy tych i robimy Harbingery. One też są tutaj bydlacko powiększone. To nie działa chyba na tą. Ej, a to działa na powietrzne? To ich umiejętność? Nie, chyba nie. Wygramy przez base trade'a. Riverki rozrywają przeciwnika faktycznie, rozrywacze. O, pięknie. Więcej niż cała moja armia. Jednak on komando robi, to wiadomo, że szans nie ma. A czekaj, a ta szarża to jak zadziała? Stunuje? Nie, chyba nie stunuje. Tak samo myślałem, że Engry wygrywa. A to psikus. Wiecie, po którym jest Heros? Pod F3, dobra. Udałem do co największej najdroższe. 102 damage'a mają te Rivery w ogóle, wow. Nieźle. Insej. I czemu ten Flux tak biednie rośnie? Jak ja mam go mieć więcej? Ty, jak mi ciśnie tutaj, ty chwila. Ty, oni mogą postawić ten do biomasy. Kurczę, to znowu Harvester może być realnie używany w walce. Fajne. O, nuka mi zrzucił. A bo on robi damage over time trochę też. Jedna trzecia HP. Nic się nie da zrobić. Imba i drzewko sadzimy tutaj. Co? Meteoryt zrzucasz, z którego powstaje drzewo? No to...
No w sumie na początku podobno były jakieś meteoryty, eksplozje, inne takie dzikie wiksy. Ty, ja mnie do 100% leczy tak, o? Moment. Ja czegoś nie widzę. Nie, już nie wiem, zgłupiałem. No i zabawa, bawimy się. Ej, chwila. Dobra, zagramy z Engrym może parę gierek. Enemy psychic. Ascending fusion ready. Nieźle. Nimbu nie jest. Siema Brąk, siema wszystkim, witamy. Bo to za wielkie leszcze biegają rivery, taki chyba odpowiednik ultraliska trochę. Drzewo życia jest niezłe też, no. Ono znika? Nie, on jej atakuje po prostu. Tety ma weteran i level 3. Co mi zerglingami mnie poskładał? Garitos. Też to można pyknąć. Aha, ale wygrałem, ale czemu? Bo rozwaliłem mu wszystkie główne bazy? Chyba tak. Okej, okay, dobra. Ja zaraz go tam zaproszę, bo chyba jakoś ogarniemy to. To się zateguje. No ciekawa to była gra. Pierwszy raz z nimi grałem. Pierwszy raz tą frakcją. Grell, oni się chyba Grell nazywa. O, jak tu klikniesz, to widzisz jakie statystyki. MMR nawet mam. O, pierwsza moja wygrana. No, wczoraj same porażki, czy tam przedwczoraj były. I na Polaka zwycięstwo, dobrze.